Nastawienie pacjenta do całego procesu leczenia jest bardzo ważne. Jednak niektórzy pacjenci, którzy otrzymują diagnozę raka prostaty, odczuwają bardzo silne emocje, między innymi złość. Są źli, że ich to spotkało, że muszą się mierzyć ze wszelkimi skutkami ubocznymi leczenia. I ta złość nie pomaga. Ta złość przeszkadza, ta złość nie pomaga w całym procesie i także może mieć swoje konsekwencje również w zwyczajnych relacjach, czy to z lekarzem, czy to z rodziną. Dlatego to jest podstawowa sprawa, odrzućmy to. Odrzućmy te skrajne emocje, postarajmy się podejść jednak do całego procesu leczenia, wsparcia bardzo zadaniowo. Rzeczywiście to, co jest najważniejsze w tej motywacji, to przede wszystkim poczucie się partnerem. Partnerem z lekarzem, partnerem z rodziną i partnerem w tej nierównej jednak walce z chorobą. To partnerstwo pozwala nam na poszukiwanie informacji i ustawienie się w takiej roli dam radę, dam radę.